Tłusty czwartek, wedle tradycji, to wyjątkowy, jedyny taki dzień w roku, w którym bez wyrzutów sumienia możemy zajadać się pysznymi pączkami. Najbardziej smakują nam te, które zrobione są samodzielnie przez nas i z miejscowych surowców spożywczych. Tradycyjne pączki nie są trudne do zrobienia, ale żeby zrobić dobrego pączka, trzeba nie tylko znać recepturę, ale to, co się robi z tą recepturą, czyli włożyć też serce i pasję. Pączki wykonuję z mleka, drożdży, cukru, robię roszczyn i odstawiam do podwojenia objętości. Następnie przesiewam mąkę, dodaję roszczyn, żółtka, roztropione masło, sól, trochę alkoholu. Wyrabiam dość luźne ciasto, nakrywam ścierką i odstawiam do wyrośnięcia. Gdy ciasto wyrośnie, odrywamy kawałek, w którym wkłada się porcję powideł i formuję w całość pączek i pozostawiam do wyrośnięcia. Następnie należy pączki usmażyć w roztopionym smalcu, a po odsączeniu polukrować lukrem i smacznego.